Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted pronto. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 na trybie single player i dzisiaj pobawimy się kolejnymi modyfikacjami, a dzisiaj przed wami będzie taka jakby paczka moja skonstruowana modyfikacji. Oczywiście do tych modyfikacji pojedynczo będą linki podane w opisie pod filmem. Także zanim wytłumaczę, oczywiście przypomnę, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem oraz możecie się zarejestrować z linku w referencji, czy tam linku referencyjnego, który jest w opisie pod filmem. Tam to też już widzicie, ok. Czyli już widzicie dwa z nowych samochodów. Dodałem tak, dzisiaj dodałem cztery samochody, w sumie cztery samochody, cztery pojazdy, z czego jeden to będzie samolot właśnie, ten przerobiony laser na F-16. I będą to pojazdy, które przydadzą nam się po co? Do przetestowania silnika Euforia. To jest Euforia Ragdoll Overhaul, czyli silnik taki jak był, coś takiego jakby silnik, który był w GTA 4. I no i dzisiaj pobawimy się w testowanie tego silnika, dlatego też dobrałem do niego, do testowania tego silnika dobrałem cztery pojazdy, dlatego każdy też się będzie gabarytami różnił. Po pierwsze zaczniemy oczywiście, będziemy robić testy w mieście, ponieważ ten silnik wpływa na to, ten ragdolowy, że nasz dzisiejszy odcinek będzie polegał na przejeżdżaniu ludzi. Tak, dlatego dobrałem Trevora, bo wiadomo, charakter Trevora i przejeżdżanie ludzi to jest w sumie to samo, jedno i to samo. Wiadomo, Trevor zawsze by to robił i zawsze byłby uśmiechnięty. Jak widzicie, jesteśmy teraz w Lamborghini Diablo SV z 97 roku, czy jakoś tak. Mamy tu takie SV nawet namalowane, ja ten kolor dobrałem. Będziemy mieli jeszcze F-16, będziemy mieli Forda 2012, coś tam, w którym mamy nawet opcję tuningu tego samochodu. Oraz właśnie, czekajcie, co my tu mamy jeszcze? A mamy busa, mamy mana, którym będziemy przejeżdżać ludzi. Oczywiście już włączyłem nieśmiertelność, włączyłem już tutaj, żeby nas policja nie goniła. Jeszcze tylko znajdę odpowiednią ulicę. To te takie fajne bulewardy hollywoodzkie jakby są gdzieś tam. Dobra, przejedziemy się. Oczywiście jak te modyfikacje zainstalować? Żeby te modyfikacje zainstalować, to akurat nie, je się łatwo instaluje. Nie to, co będzie za tydzień, ludzie. Bo za tydzień to będzie tak wkurzająca modyfikacja do instalowania, że to jest masakra. Tutaj i tak dzisiaj miałem coś innego zainstalować. Miała być inna paczka, nie z tymi samochodami, tylko troszeczkę inna do tej Euforii, ale coś nie pykendo, więc będzie taka zapasowa jakby paczuszka. Ładnie jeździ naprawdę ten samochód, to Lamborghini. Ładnie się trzyma też, kurczę. Ogólnie to Lamborghini jest wymienione za Adera, bus za busa, Fordzik za Rebela, a F-16 za Lasera. W takim razie zobaczcie, na czym polega ta zmiana. To jest tak, że ten ragdoll jest troszeczkę teraz inny niż był w GTA 5. No i najfajniejszą główną zmianą to są ci ludzie, którzy się chwytają. To jest to, tego mi brakowało. Ludzie, którzy zostają przejechani i chwytają się jeszcze. Dlatego właśnie, tak jak mówiłem, no chcę sprawdzić różne samochody, różne gabaryty samochodów dzisiaj, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało z tym ich też przyczepianiem się. Dlatego troszeczkę kamery pierwszoosobowej i troszeczkę zabawy w rozjeżdżanie ludzi. Jeżeli komuś się chce, to może nawet liczyć, ile, jakim samochodem dzisiaj, jakim pojazdem przejechałem ludzi, kurczę, tutaj na ulicach Los Santos. Okej, lecimy. Drogi Trevorze, kogo byś chciał przejechać? Oczywiście gdzieś tutaj, żeby nie za szybko jakoś w nich wjeżdżać. Wiecie, technika wjeżdżania w ludzi także jest ważna. To nie tylko samochód, który dobierzecie, nie tylko prędkość, z jaką będziecie najeżdżać na tych ludzi. Ja pierdzielę i te ręce. To nie tylko prędkość, z jaką będziecie na nich najeżdżać, ale naprawdę wiele czynników tutaj się skupia w tym, żeby dobrze tych ludzi przejechać. Oczywiście, że możemy mówić o dobrym przejeżdżaniu ludzi. Okej, dobra, proszę państwa, tak, się rozbijamy. Dziękuję bardzo. Pyk,
Okej. Okay. Później ogólnie pytaliście się, o co chodzi z tym nagrywaniem, bo te miniaturki, które ostatnio powstają do GTA, właśnie one są z takiego nagrywania, bo ja mogę po nagraniu odcinka wejść do edycji klipu Rockstarowego, tak jakby, no i tam wybieram sobie klip, który nagrałem, tak jak w tym momencie nagrywam, no i może akuratnie coś fajnego tam się wybierze, bo tam mogę zmieniać kamerę, tam mogę ustawiać sobie zbliżenie, oddalenie jakieś i naprawdę to jest wtedy fajne i ładnie to wygląda po prostu. A mam nadzieję, że wam się też to podoba, bo mi się podobają na przykład wtedy takie fajne miniaturki. Chociaż czasem wychodzą fajne akcje i nie wiem, czy ja nie zrobię na fanpage'u, kurczę, takiej zakładki właśnie ze screenami, które miały zostać miniaturkami, bo były na tyle fajne, ale nimi nie zostały. Boże, babeczka się jakaś przyczepiła. Okej, okay, Lamborghini to ja lubię akurat, nie? W tej grze. Ogólnie, no, podobają mi się takie Lambo stare. Okej, okay. Uuu, ale się przyczepiła, uuu! Okej, okay. Kurde, jak molo w Sopocie, czy gdzie to tam było, jak koleś wjechał samochodem. Okej, okay. Ogólnie jest fajna informacja tutaj, bo ten odcinek nagrywam zaraz po meczu Polska-Ukraina i muszę powiedzieć, że bardzo fajnie chłopaki sobie zagrali. Błaszczykowski sobie strzelił brameczkę, a my wychodzimy z drugiego miejsca w grupie z 7 punktami, także bardzo fajnie. Chyba będziemy grać ze Szwajcarią, nie? To jest też fajna opcja. Możliwe, że już widzieliście odcinek u mnie z FIFA, albo nie widzieliście, to też zrobiliśmy swoje własne takie jakby przedmeczowe jeszcze predyspozycje, można powiedzieć, takie po prostu testy, czy tam sprawdzian, taki, nie wiem, brakuje mi teraz słowa, jakby to nazwać, takie przewidywania, o, predisposition, kurczę, które mogą wyjść z meczyków, no i w sumie chyba dobrze przewidzieliśmy, ale to możecie sobie sprawdzić oczywiście i u Furmana także jest odcineczek. Okej, okay, dobra, sprawdziliśmy już powiedzmy jakoś Lamborghini, w takim razie przejdziemy sobie do kolejnego z samochodów. Ja już sobie przygotowałem, na szczęście przygotowałem sobie już strony, na których są te pojazdy, w takim razie nie będziecie długo czekać. Weźmiemy sobie Rebela teraz. Patrzcie, tak wygląda Rebel. On się tutaj w kilku akcentach kolorystycznych respi, aczkolwiek sobie przy tym zostaniemy już. Możemy do niego dodać jeszcze trochę rzeczy w opcjach właśnie tuningowych, ale na razie to sobie zostawimy. Uuu, ale się zaczepił typiarz. Kurde. Pyk. Okej, okay. Pykniemy cię, kurde typie. Patrzcie, pyk. Okej, okay, i w ludzi. Dobrze, policja nas nie ściga. Chyba uznaje, że to jest normalne w Stanach Zjednoczonych. United States of America. Kurde, tyle ludzi tam było. A mnie się coś podczepiło. Uuu, kurde. Ej, ale to ich niszczę. Ale ich niszczę, kurde. To jest znowu, muszę tutaj uzasadnić przejeżdżanie tych ludzi. Wiąże się z tym, że znowu trafiliśmy do takiej alternatywnej rzeczywistości i to tak naprawdę nie są ludzie, to są zombie i to jest jak w Carmageddon starym, było takie amerykańskie Carmageddon, było takie, że przejeżdżaliśmy ludzi w gierce, oczywiście, że ktoś Carmageddon kojarzy, no to były wyścigi, no ale przejeżdżało się ludzi. No i pamiętam, że brytyjska wersja była zmieniona, ponieważ uznano grę za brutalną. Także zrobili, że nie przejeżdżacie ludzi, tylko właśnie zombie. Te stworki były zielone i zamiast krwi była taka zielona maść. Pamiętam, bo grałem w te, jako dzieciak grałem właśnie w tę angielską, brytyjską wersję. No i teraz w ogóle, gdzie byli rodzice? Mały Hogaty grał w Carmageddon, jak miał mało lat, u starszego kuzynostwa. I teraz to się odbiło na jego psychice i przejeżdża zwykłych, biednych, zombie ludzi w GTA 5. No jak, do czego rodzice dopuścili? Toż to jest zbrodnia. Nie, 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 to było po prostu... What the fuck? To było what the fuck? Zrobiliśmy koziołka, ale nie, Trevor się nie spina. Trevorowi nic się nie stało, no ty tam... What the hell, babeczka w ogóle prześwitywała mi przez pojazd. Okej, okay, kogoś przejechałem. Sorki, nie widzę lusterkach, nie widzę ludzi. Lusterko mi się wgniotło. Sorry, przez przypadek. Ale czemu ci ludzie stoją na moim przejeździe? Kurczę, przecież wiedzą, że ja po chodnikach tylko jeżdżę. O Jezu, jak ta babka poleciała. Okej, okay. Ja sobie daję tak mniej więcej 5 minut na przetestowanie każdego z tych pojazdów. Oczywiście ja liczę na to, że w komentarzach też napiszecie, zaznaczycie,
który z tych pojazdów podobał wam się najbardziej, jeżeli chodzi o tą euforię i czy sama euforia wam się podoba? Napiszcie właśnie, czy uważacie, że GTA 4 miało lepszy ten silnik, jeżeli chodzi o tych ludzi, czyli euforię, jeżeli chodzi o tych ludzi, przejeżdżanie ich właśnie, czy po prostu zwykły taki ragdoll efekt. Czy właśnie bardziej wam się w GTA 4 podobało, czy w GTA 5? Bo ja już się trafiłem właśnie, ja trafiłem na wiele opinii i to takich serwisów też większych, że w GTA 4 jednak jedną z takich lepszych rzeczy w porównaniu do GTA 5 był właśnie ten silnik. Aha, okej. Okej, ja już wiem dlaczego nasz samochód tak nie bardzo jeździ. No, bo ma jest cały dupnięty w sumie. Okej, rozumiem. Okej, to sprawia, że my się musimy przenieść do kolejnego z pojazdów. Kolejnym z pojazdów będzie bus. W takim razie wiecie, to będzie bus, którym najlepiej trzeba będzie takie całe grupy ludzi wbijać. Nie no Jezu, ale to będzie złe. Czekajcie, proszę, piękny bus to dla miłośników busów, oczywiście, autobusów, tutaj przygotowane, oczywiście zmieńmy sobie na ekstra sany, na 12 godzinę, żeby to pięknie wyglądało. To jest jakiś MAN, to jest MAN Lions, coś takiego na rejestracjach deutschlandzkich, czyli na niemieckich rejestracjach. Jak widzicie, tutaj mamy na Sonderfahrt, jakoś coś takiego. No i mamy tutaj pięknego MAN-a, którym sobie będziemy jeździć i którym będziemy trafiać w grupy ludzi. Na przykład tych oto... Ja pierdzielę, czemu oni do mnie od razu strzelają? No, co za typy? Ja chcę na... Ja pierdzielę, nie, muszę niezniszczalny zrobić na chwilę, bo oni nie dadzą mi po prostu w nich najzwyczajniej w świecie wjechać, okej. No pliska, kurde, tam wjeżdżam was, frajerzy, lamusy, kurde. Umiecie tylko strzelać do ludzi, którzy jeżdżą normalnie, normalnej pracy autobusami, tylko do zwykłych autobusów. Do policji już tak nie strzelacie, albo do wojska, nie? Nie, to nie jest to samo. W ogóle wylecieli, debile, kurde. IQ na poziomie 4 lub niższym, czyli typowego flotara, jak to Mati kiedyś mówił. No okej. Lecimy z tymi ludźmi, proszę bardzo. Pyk, pyk. Zapraszam was na przejażdżkę magicznym autobusem. Kto wchodzi od boku, ten wchodzi do środka, a kto od przodu, ten wpada pod kółka co najwyżej. Okej, dzień dobry, witam. Zatrąbię, żeby mnie było słychać. Magiczny czerwony autobusik podjeżdża pod was, spełni wasze wszystkie żądania i usługi. Mam nadzieję, że wyrobimy się w czasie i zdążymy na kolejne mecze Euro, bo oczywiście dlatego tylko się śpieszymy. Oczywiście jaja bite, kurczę, dobra, wbijamy się, nie no, Jezu, ktoś to później usłyszy, że jaja bite i kurczę stwierdzi, że co to, jakie bite jaja, kurde, ale to po niemiecku, okej. Kamera pierwszoosobowa powinna mi się spodobać i przydać w tym momencie. Dzień dobry, ja tu jadę, oczywiście zielone światełko, podjeżdżamy, Trevor, kierowca autobusów, proszę bardzo, jakiś typ się zaczepił. W ogóle, ale ładnie się zaczepiałem, podoba mi się to. Ale nie wiem, czy bym chciał cały czas mieć taką euforię wgraną. W sensie, jakbym miał grać normalnie na online. Chociaż no nie wiem, musiałbym na dłuższą metę, bo się przyzwyczaiłem już do tego silnika z GTA 5. Także oczywiście pewnie dlatego mam takie dziwne, mieszane uczucia co do tego silnika. No ale okej, dobra, przebijamy się naszym autobusem magicznym. Ja nie wiem, ci ludzie wszyscy jadą pod prom. No czy ja nie jestem w Wielkiej Brytanii, przecież przejeżdżam zombie. No halo, o co chodzi? Proszę bardzo, pyk. Co to za ambulans? To chyba nie nasz. Podbiło nas trochę, drodzy pasażerowie. Niestety was nie widzę, no ale na pewno tam jesteście. Podjeżdżamy właśnie na przystanek przy jakimś, chciałem powiedzieć, mediamarkecie. Przy jakimś centrum handlowym. Proszę bardzo, witam wszystkich. Dzień dobry, jak tam szyby? Smaczne, kurczę, no mam nadzieję, że smakowały. Okej, wyjeżdżamy na chodniczki oczywiście dalej. Fuck you, kurde! Okej, lecimy dalej. Jakąś może na ten bulwart cały się cofniemy znowu. Bo tam było dużo ludzi. Czekajcie, player, teleport, marker. Okej, tak jak oczywiście ktoś by ominął początek, to przypominam, że dzisiaj tak luźno. Paczuszka z modyfikacjami, oczywiście działamy na euforii, na silniku z GTA 4, euforia ragdoll, overhaul.
Overhaul, czy nie, to nie jest Howl, to nie jest jako ryk czy coś takiego, to jest Howl. Bardziej jak Howl zakupowy, witam wszystkich! Jestem Hogaty i dzisiaj zrobimy sobie zakupowy Howl. Okej, nieważne, tego nie było. Okej, witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj autobus Hogaty. Podjeżdżamy sobie, pyk, kurczę, kierowca autobusu. Ale przejeżdżamy te zombie. Ja pierdzielę, ale nas zrzuca. Oni są wszyscy pod kołami chyba, nie? Coś tak czuję. Coś tak czuję, że jakbyśmy cofnęli się teraz. O ja pierdzielę, patrzcie jak ta ulica wygląda. A, jak to? Jak to epicko wygląda? Ja pierdzielę, jak to, jak takie molo w Sopocie właśnie. Kurde, jaki ślad. Patrzcie ile zombie przejechaliśmy. Patrzcie na to, pyk, pyk. Pyk, ile dżemorku, teraz powinny się jeszcze odpalić, kurde te. Powinny się odpalić jeszcze, Boże. Jezu, zapomniałem. Wycieraczki, o, dokładnie, o to mi chodziło. To jeszcze jeden nawrót, to jest naprawdę wiele osób. To jest naprawdę niezły przejazd. Okej, robimy ten niezły przejazd. W takim razie, o ja pierdzielę, nie, ale zdupiłem. Miał być niezły przejazd, miał być super przejazd, okej. Robimy, jeszcze raz. Mamy tego baza. O nie, zatrzymaliśmy się na nich. Prawie jak w Nowym Gocie, takie całe ten, ale nieważne, nieważne. Okej, lecimy, dobrze, ej, ale w sumie to nie jest Trevor, bo on ma ubraną maskę, nikt nie rozpozna, nikt nie będzie wiedział, że to Trevor tak naprawdę był. Ktoś tu w ogóle coś do mnie mówił? Czy tu była jakaś niezależna postać, którą ja właśnie przejechałem? No okej, nieważne. No okej, bawimy się autobusem na całego, w sumie autobusem chyba się najfajniej przejeżdża tych ludzi. Jakoś tak, nie wiem, największa szyba tutaj, największy przód, gdzie wszyscy sobie mogą wpaść. Dobra. Zmieniamy pojazd. Żeby nie zabrakło nam czasu, zmieniamy pojazd na ostatni. Czyli tym razem spróbujemy wtrafić w ludzi tym oto pięknym, o właśnie ładnym, w sumie ładnie wygląda. Car Spawner, strona numer 27, więc już lecimy po lasera, czyli F-16. RNAF-owe F-16, gdzie to jest laser? Proszę bardzo, on wygląda ładnie. Naprawdę podoba mi się ten laser. I kurczę, no nim będziemy musieli trochę trafić ludzi. Chociaż ciekawe jest, czy mamy, bo to jest taki do akrobacji powietrznych chyba, czy coś takiego słyszałem. Jest naprawdę ładnie wygląda, kurczę, laserek. Piękny jest, piękny jesteś, smoku. Jak to powiedział kiedyś Wiedźmin chyba. Nie, czekajcie, to powiedział Jaskier w filmie czy tam w serialu Wiedźmin. Do tego pięknego smoka jakże. Patrzcie jak ładny. Nie no, to jest ładny, ładny naprawdę. Samolot pierwsza klasa. Bum cyk cyk taki. Naprawdę ładnie się prezentuje. Super wygląda. Mi się podoba strasznie. Okej, dobra. Teraz musimy jeszcze trafić w ludzi. Mamy działko i to tyle by było chyba, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Mamy tylko działko. Czekajcie. Mamy działko, którym możemy... No tylko działko oczywiście. W takim laserku to możemy powiedzieć sobie, tylko działko, nie? Pyk, 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 pyk. I wszystkich. Tutaj plaża to jest wiadomy punkcior, do którego musimy się udać. Weźmiemy sobie tak. I będziemy tutaj tak jakby jechać prawie. Okej, spróbujemy tych ludzi zaczepić trochę. Moja pierdzie. Gdzie są ludzie na plaży? Ja się pytam, co to za helikopter w ogóle taki brzydki? Dobra, już nie ma żadnego helikoptera. Gdzie są ludzie na plaży, ja się pytam? Ja tu przyjechałem zaczepiać ludzi, a nie. Dobra. No, no tutaj, dobra, są jacyś ludzie. Okej, zaczepmy ich. Powolutku. Powolutku, no nie mówcie, że ja nie trafię w tych ludzi. No kurde. Ja specjalnie wziąłem samolot, żeby w ludzi potrafiać. Okej, okay, on jest taki, on jest większy. Dobra. To się po prostu odbijamy, kurde. Okej, okay. W sumie to jest opcja, że możemy się podbijać teraz. Tylko no kolejnych ludzi fajnie byłoby znaleźć tutaj na tej plażyczce. Bo tu się fajnie odbijamy, jak kamień puszczony na taflę wodną w celu urzucenia kaczki tej tak zwanej. Okej, okay, dobra. Spróbuję, jeszcze jeden nawrót tutaj zrobimy. Gdzie jeszcze można tak ludzi spotkać całą grudę? No wiadomo, że w mieście, no ale to wiadomo, o to się nie pytałem ludzie. Drodzy ludzie, o to się nie pytałem, ja wiem, że w mieście można spotkać.
Okej. Dobra, wystartujemy sobie, weźmiemy w ten sposób. Okej, żeby nie było, żeby nie było. I teraz tak, teraz kaczką! Wszystkich ludzi tutaj! No czemu nikogo nie ma? Co jest z tą plażą? Co, nawiedzona plaża, kurde, czy co? Przecież ja tych ludzi nie trafię teraz. No ja pierdzielę, ja chciałem taki fajny materiał tu nagrać, a to widzicie. No i gro głupia, widzicie, no i zepsuła nam odcinek gra, bo ja chciałem naprawdę chciałem fajne rzeczy zrobić tym samolotem. O na przykład coś takiego, nawet coś takiego, ale większą ilość osób, no. No co to? To było słabe w porównaniu do tego, co mógłbym zrobić, gdyby ta gra mnie nienawidziła. Ta gra mnie nienawidzi po prostu, ludzie, taka prawda jest. Gra mnie nienawidzi, stwierdziła, że ej, masz F-16, nie będzie nikt chodził po ulicach, kurde. Bo po co? Po co mamy chodzić po ulicach? Żeś nas rozwalał tu, o, w ten sposób? No i w ten sposób ich mogę porozwalać, no i co? Ale nie o takie rozwalanie ja walczyłem w 45, kurcze. Okej, dobra. Ostatnia tura na plażę. Ostatnią turę zrobimy. Oczywiście jeszcze wrzucimy sobie time trochę do tyłu, czasu trochę do tyłu, weather oczywiście ekstra, sany. I ostatnia tura wjazdu na plażę. Okej, jeżeli teraz nic się nie trafi, no to przykro mi. No naprawdę, ja próbowałem, ale się nie udało. Więc będę miał wymówkę w razie czego, okej. Dobra, ostatnia tura, czy mi się uda, czy nie. Hogaty, tak, Hogaty, nie. Okej, próbujemy, aż nagranie sobie włączę. No byłoby dobrze. Aha, okej, gra mnie nienawidzi, po prostu nienawidzą mnie w tej grze chyba. Nienawidzą, dobra, jeszcze spróbujemy zrobić tak. Ale patrzcie, ile teraz ludzi się tu zebrało. Widzicie to, kurde? Dobra, mogę schować podwozie? Czy ja musiałbym... Czy ja musiałbym naprawdę wzlecieć, wznieść się, żeby schować podwozie? No, oczywiście. Okej, dobra. Jeszcze jeden nawrót. O, fuck! No to by było tyle moich przygód w tym jakże zacnym samolocie. No i myślę, że w odcinku w takim razie też to by było na tyle. Okej, jeżeli odcinek wam się spodobał, czy te modyfikacje samochody wam się spodobały lub euforia, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, a w szczególności odpowiedzieć na pytania, które tutaj zadałem i które tutaj padły. Oraz oczywiście możecie się zarejestrować z linku referencyjnego, który jest w opisie pod filmem. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i pa pa!